Cześć, mam coś dla ciebie. Na początku jest nudna, ale po jakichś 800 stronach się rozkręca. Dostajemy książki w prezencie, kupujemy je w księgarniach i antykwariatach, ale czy wiemy, w jakiej pozycji będzie nam najwygodniej je czytać? Dzisiaj przedstawiam Wam krótki przegląd pozycji, w których można czytać książki. Jeżeli którejś nie znacie, to koniecznie wypróbujcie. Pozycja pierwsza, Frankenstein. Może nie jest zbyt wygodna, ale da się przeżyć. Pozycja druga, Czarodziejska Góra. Niewątpliwy plus? Jest miękko. Pozycja trzecia, Kubuś Puchatek. Bo nie ma to jak czytać przy otwartej, pełnej lodówce. Pozycja czwarta, Pani Bowary. Cóż, idealna, jeżeli jesteście zmęczeni. Jak widać, chrapanie nie jest moją najmocniejszą stroną. Pozycja czwarta, Don Kichot. Chyba nie wymaga komentarza. Pozycja piąta, Dracula. Idealna po zjedzeniu krwistego obiadu, bo można spokojnie poleżeć. Pozycja szósta, Księga Dżungli. Idealna dla wszystkich, którzy kochają kontakt z naturą. Pozycja siódma, Mit o Syzyfie. Z całą pewnością wzbudza zainteresowanie. Pozycja ósma, Samotnik. Proponuje wszystkim, którzy czują się samotni. Pozycja dziewiąta, Niewidzialny Człowiek. W sam raz, żeby uciec przed światem. Pozycja dziesiąta, Sherlock Holmes. Polecam, jeżeli lubicie czytać wolno i uważnie, albo kiedy chcecie poczuć się jak Sherlock. Pozycja 11. Alicja w Krainie Czarów. Jeżeli nie macie większych krzesełek, nie przejmujcie się. Małe też są dobre. Pozycja 12. Cóż, niełatwa. Hamlet pozwala doskonale wczuć się w czytaną książkę. Pozycja 13. Misericordia. Idealna, jeżeli chcecie usłyszeć głos z góry. Pozycja 14. Bo dobra kondycja jest najważniejsza. I ostatnia pozycja, czyli Robinson Crusoe. W sam raz, kiedy odłączą Wam prąd. A odłączą Wam prąd dlatego, że wszystkie pieniądze wydacie na książki.